Siedzimy w Warszawie z Bonsonem i matkiem i na początek pierwsze pytanie. Jak samopoczucie rok po roku później? Rok po roku później. Dobrze, zajebiście nawet. Układa się powoli, tak? No to nie mamy co marudzić, narzekać. Spoko. Wiesz, to zobaczymy, co teraz będzie, nie? Teraz wszystko zależy od tego, jak z tym dalej pójdziemy. Tak. Zdecydowanie. Jest coraz lepiej, a zanosi się, że będzie jeszcze lepiej. No, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie tak po naszej myśli i to wtedy naprawdę nie będzie na co narzekać. No, a generalnie tak. Przeprosiłeś już matka, że nie wierzyłeś mu, że projekt będzie klasykiem? Czy jest klasykiem? To ja nie wiem, to wiesz, to nie, to No za, to, może że to za duże słowo. każdy nieostra jak zwykle. A no to tak, no to chyba w jakimś wywiadzie nawet powiedziałem, że już te słowa są nieaktualne. Matka jeszcze nie zdążyłem przeprosić, ale za wiele innych rzeczy już go przeprosiłem. Mam dużo okazji do przepraszania, więc może kiedyś tam wtrącę to. A ja się nie gniewam. No, także wiesz. Jak wrażenia po występie na kępie? Przecież nie, no graliśmy. Wiesz co, tam. Występu samego to adrenalina była taka, że nie pamiętam za bardzo, nie? Jak żeśmy zaczęli latać z Białasem, no to taka moc była, energia, że wiesz, inny świat. No i bardzo fajnie, no sam kemp, wiesz, pierwszy raz byliśmy na kempie, nie? Dla nas spoko, jedziemy pewnie następnym razem. I mam nadzieję, że będziemy grali teraz tam, nie? Fajnie by było. A jak pierwsze wrażenia z trasy koncertowej, która się powoli rozkręca? Ciężkie, ciężkie, naprawdę ciężkie wrażenia, pozytywne, ale No będzie to coraz wspominać. lepiej jest, nie? Wiesz co, my dopiero zaczynaliśmy grać pierwsze koncerty, to tak średnio było, a teraz już to coraz lepiej wygląda, zaczynamy się zgrywać, nie? I byle do przodu. Tylko z hotelami coraz ciężej, tak? Nie no, z hotelami jest bardzo dobrze, rano A jest dopóki się ciężko, nie pojawimy. dopóki nie wejdziemy, nie? A jakie kolejne plany nagrywkowe? Będzie teraz reedycja i coś poza tym już działacie, czy generalnie na razie tylko koncerty, ogarnianie tej reedycji, klipów i tak dalej? Wiesz, to jest dużo. Dużo teraz mamy do ogarnięcia z tą płytą. Jeszcze nie zamknęliśmy tego, tak? Cały czas się coś tam kręci, cały czas coś jest dokładane, reedycja, jakieś nowe plany dochodzą, więc ciężko się skupić nad nowymi rzeczami. Mamy plan, na pewno będziemy robić. Powoli zbieramy bity. Ja na razie próbuję jakoś odpocząć od tego, nie nagrywać za dużo. Czasem sobie coś skrobne. No i wiesz, bez pośpiechu, tak? Mamy czas. Teraz nie musimy się spieszyć. Najważniejsze, żeby to było lepsze od poprzedniej płyty, tak? Żebyśmy udowodnili, że to jednak nie było tak, że o, dobra, udało się i teraz chłopaki będą się wieść, wiesz, wszystko fajnie. Nie? A co będzie, to będzie, zobaczymy. Nie? To na pewno będzie. Mamy już wizję jakąś tam, jak to będzie wyglądało i co chcemy zrobić. A jak to będzie, No, to. ciągle jest modyfikowana, więc tak naprawdę jeszcze nie wiemy sami, czego się spodziewać po tej płycie, bo cały czas No dochodzą jeszcze jakieś nic nowe nie ma. pomysły, no. No tak, no mniej więcej jakiś zarys mamy, ale w zasadzie nie możemy nic o niej powiedzieć jeszcze, bo co chwila coś się zmienia, także No, nie. ale będzie. To jest na to pewno. na pewno będzie i na pewno będzie w tym roku, nie? No to. Bo Tak? nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zrobili czegoś, wiesz, No to żebym wiadomo. nie nagrywał, żebym siedział, wiesz, teraz mnie męczy już takie siedzenie i nic nie robienie, już bym sobie coś napisał, tak. No ale trzeba wrócić do formy na razie. A tym, którzy twierdzą, że jesteś monotonnym raperem, to powiedz może, jakie tematy będą na tej płycie, jeżeli już coś tam wiesz mniej więcej. A nie, to tego to właśnie koncepcji jeszcze nie mamy. Nie? Znaczy jestem monotonny, wiesz, no to jest. Kwestia jest taka, że no, ta płyta miała taka być, tak? To nie jest płyta, żebyś, nie wiem, że tu nagle gdzie miałem wkleić, między O mnie śnie martwa, Pan śmieć miałem wkleić, wiesz, jakieś podśpiewanie Wesołka czy jakiegoś, wiesz, truskulowy numer. Nie, to miała być taka płyta i na tym zależało mi, tak? Wchodziłem do studia, miałem konkretny zamysł, wiedziałem, co mam napisane, wiedziałem, jak mam to nawinąć i tyle, no. Znaczy to, wiesz, monotonne. Jak dla kogoś to jest monotonne, no to spoko, to najwidoczniej może nie skumał za bardzo, o co mi chodziło, nie? A tematy, wiesz, no troszeczkę zmienimy na pewno, nie? Pokażemy ludziom, no, że nie jesteśmy monotonni, tak? Że, wiesz, na pewno nie skoczymy teraz na etap, wiesz, klaskania w dłonie, kurwa, łapania się za ręce tam przy ognisku i śpiewania wesołych numerów, ale będą zmiany na pewno. A właśnie, jeszcze tak wracając do promocji tej płyty, no w końcu pojawiła się data mniej więcej, kiedy zaczniecie kręcić Pana Śmiecia. Ciężko było ogarnąć z tym wszystkim, z samplami, z tymi bitami nowymi, przebrnąć przez te wszystkie propozycje konkursowe. No ciężko, 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 ciężko. Tak to już dawno byśmy mieli zrobiony ten numer.
Wiesz, tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, jak to będzie wyglądać, na jakim zrobimy bicie ten teledysk. No i tyle, no za dużo ci nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie ruszyliśmy, tak wiesz. Na razie mamy wszystko zaplanowane już mniej więcej i tyle. No to... Ja najbardziej bym chciał, żeby to się okazało na tym samym plus Daily Punk, no ale to teraz pytanie, jak z autoryzacją jest. No, ale też słyszałem kilka fajnych remiksów, więc na pewno coś się znajdzie. Jest tam jakieś światełko w tunelu co do tej autoryzacji, czy raczej ciężko? Kamil? Nie, nie wiemy nic. Jeszcze wiem, że są załatwiane. Mamy jakiś tam kontakt, ale nie mamy ostatecznej odpowiedzi. Także to jest wszystko w trakcie jeszcze. Właśnie, jeszcze tak wracając do czasu przed premierą płyty, jak puszczałeś ludziom ten krążek, to nie bałeś się, że będzie zbyt osobisty, że jednak później będziesz żałował, że aż tak się otworzyłeś przed słuchaczami? Wiesz co, trochę nie tyle co żałuję, tylko nie poszło to też w taką stronę jak, czy wiesz, poszło w dobrą stronę, tak, umówmy się, jest, odbiło się jakimś tam echem, było o tym głośno. No ale to jest, wiesz, to nie, taki numer O mnie się nie martw, to nie jest numer, z którego możesz sobie dzwonek na komórkę zrobić, albo wiesz, pan śmieć, bo nie o tym było, wiesz, nie taki miałem zamysł, nie o to mi chodziło. Wiesz, no nie, nikomu nie bronię słuchać, tak, każdemu się może spodobać, no ale jeżeli ktoś w wieku 13 lat ma, nie wiem, śmiecia na komórce, no to wiesz, no to nie o to za bardzo chodziło. A pytanie jakie było, bo odbiegłem, to dobrze... Czy nie bałeś się, że zbyt osobista płyta? Nie, czy zbyt osobista? Nie no, ona taka miała być, tak? No ja wiedziałem, że to będzie taka płyta, ja wchodziłem tam, żeby wykrzyczeć się. I, wiesz, na początku to zaczęliśmy od tego, że ja po prostu wchodzę do studia i nagrywam. Nie było, że wiesz, o, będzie płyta, ale teraz zrobimy, ło, będzie, wiesz, wypas. No nie no, wchodziłem, tak? A jak już się to zaczęło zgrywać w jakąś tam całość, no to dobra, no to puścimy. To i to co, no nie myślałem o tym, jak to, wiesz. Miałem ochotę to tak puścić w takiej formie i poszło w takiej formie, nie? No a to, co się teraz z tym dzieje, no to już nie jest zależne ode mnie, tak? Jest, wiesz, jest grono słuchaczy, którzy skumali, którzy, wiesz, podchodzą do mnie, przybijają piątki, mówią mi, że się utożsamiają, co też nie jest fajne, że się utożsamiają, nie? Patrząc po tematyce. Ale są też takie momenty, że wiesz, że się drapie po głowie i mówię, kurwa, no nie tak za bardzo to miało pójść, nie? Wiesz. No ale dobra, poszło i nie ma co narzekać, nie? Poszedł też jeden numer z Bonsoulu i z tym coś też dalej działasz, czy zarzuciłeś na razie projekt? Na razie nie, wiesz co, ja chciałem pójść, myślałem, że pójdziemy za ciosem, że pójdę za ciosem i pociągnę dalej to. Jakoś tak z Solpitem szybko, dobra, dawaj beat, ja dam numer ten, ale nie zgraliśmy się w czasie, nie, to on ma projekt z Flintem jeszcze do skończenia, a ja sobie odpoczywam teraz, tak, już dłuższy czas odpoczywam, no jakieś tam gościnki dogrywałem, wiesz, tego też pojawiało się dużo. Jeszcze teraz szykujemy taką niespodziankę, ale to za dużo nie mogę powiedzieć i też mi jest ciężko wejść w ogóle do studia, muszę nagrać wokale, a ciężko mi wejść, więc wiesz, no, rozleniwiłem się strasznie. Musisz znowu potrenować i wejść w formę, tak? Nie no, tam potrenować to wiesz, no, tam trenuję to się zawsze, tak? Z każdym nowym numerem, z każdym nowym tekstem to trenujesz i ten, no, muszę po prostu wejść w tryb, musi mi się zachcieć. Wiesz, muszę mieć to takie parcie, że dobra, teraz jest ten czas, żeby dalej lecieć, nie? No, to może jeszcze zdradzić, gdzie będzie można cię usłyszeć gościnnie w najbliższym czasie. A teraz chyba, wiesz co, nie bardzo będzie można mnie usłyszeć gościnnie, bo byłem w tamtym roku, byłem na bardzo wielu płytach, nie? A w tym roku już się starałem, już pod koniec roku starałem się już ograniczyć to i nie za bardzo już dawać wokale. Chociaż strasznie lubię, wiesz, ja lubię, dla mnie to, wiesz, podbijasz, dawaj beat, temat i jedziemy. No ale też nie można za dużo. Nie będę na pewno u Racy, tak, bo to jeszcze nie wyszło, to tam mam nagraną tą zwrotkę. Gdzie tam jeszcze będę? Jest jeszcze kilka projektów, na które mnie zaproszono, które zrobiliśmy z Matkiem ostatnio nawet, to też będzie tam nowy numer. I tyle, no. A gdzie będę, to czas pokaże, nie? Zobaczymy. A ty, Matek, jak dostajesz dużo propozycji teraz, zaproszeń na płyty po historii? Wiesz co, no trochę dostaję, z tym, że no ja to, na razie, tak powiem, że się nie wyświetlam poza Szczecin, ale to się na pewno zmieni, ale na razie staram się ogarniać, znaczy na razie staram się ogarniać swoje rzeczy, i na które mi też brakuje czasu, i także nie chciałbym komuś obiecywać czegoś, czego nie jestem w stanie zrobić, stąd też bardzo często odmawiam, znaczy z reguły odmawiam. Mateuszowi w Facebook się popsuł i wiadomości nie dochodzą. Także wiesz, że piszą do niego, tak naprawdę to pisze do niego dużo osób, ale on albo nie umie odczytać, albo to się nie wyświetla.
To do bonusa piszcie. No, to, dobra, dobra. No właśnie, wywołałeś jeszcze trochę wątek Szczecina, to na koniec powiedzcie, czy spodziewaliście się, że ten poprzedni rok Szczecinie będzie wyglądał tak, jak wyglądał? Znaczy, my się spodziewaliśmy, no bo mamy kontakt cały czas z ludźmi, którzy tam robią i widzieliśmy, ile projektów się szykuje, ale też nie wiedziałem, że tak dobrze to będzie wyglądać, czy to tak dobrze wypadnie. No już tak wiecie, bo projekty się szykują, wiesz, tak naprawdę to projekty są cały czas szykowane, nie? A czy to do końca dojdzie, a teraz się tak zgrało, że wszyscy. Ci, co mieli zrobić, to tak naprawdę, wiesz, zrobili to dobrze i mamy najmocniejszy teraz rok i wiesz, no i jest Szczecina. Ciężko powiedzieć, powtórzyć chyba. Jest Szczecina rok, nie? I to ja będę stał cały czas za tym miastem po tym roku i strasznie uwierzyłem z powrotem w to miasto, nie? Wiesz, fajnie to wygląda i oby tak dalej. Dobra, no to mottem oby tak dalej, może zakończmy. I chcecie coś dodać jeszcze na koniec? Nie wiem, no co, zaraz zagramy chyba koncert jakiś. Tak, mam nadzieję, że się uda, a co? No dobrych rapów życzymy wszystkim, żeby nam się nie nudziły nasze rzeczy. Żebyście cały czas odkrywali jakieś nowe rzeczy w naszej muzyce i doceniali to.